Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za takie urocze przedstawienie. Czy słychać mnie w miarę dobrze? Tak. To dobrze, bo ten mikrofon jest taki dosyć usypiający, jak się przez niego słucha głosu. Wiem, próbowałem, także pozwolę sobie z niego nie korzystać. Zajmie mi wystąpienie około 30-40 minut, na wypadek jakby ktoś chciał wiedzieć, jak długo jeszcze. I chcę powiedzieć parę słów o ekonomii uczenia ekonomii. Uczenia ekonomii kogoś i uczenia ekonomii siebie. Jak się zacząłem zastanawiać, że nie ukrywam, pisząc wstęp do książki Maryja Rothbarda Ekonomia wolnego rynku, która niedługo się ukaże w jednym tomie nakładem Instytutu Misesa i Fear Publishing. Więc pisząc ten wstęp, zacząłem się zastanawiać, że w sumie skoro mówimy tyle o ekonomii i o nauczaniu, to można by było się zastanowić nie tylko nad zjawiskiem, które nazywamy uczeniem ekonomii, ale nad ekonomią tego uczenia. Czyli przemyśleć kwestie nakładów, środków i efektów, które osiągamy. Tak jak sobie teoretyzujemy, opowiadając o tym, czym jest ekonomizowanie, tak samo może byśmy sobie trochę poteoretyzowali o tym, jak wygląda proces uczenia i dlaczego wydatki czasowe i wydatki środków na różne pomysły edukowania przynoszą tak diametralnie inne efekty. Tym, którzy nie są za bardzo zainteresowani nauczaniem ekonomii albo bezpośrednio nie byli z nią związani, powiem, że warto mnie słuchać, bo to się przyda w życiu. Wychowania dzieci, żeby później na Alzheimera zachorować. Tak więc wyjdźmy sobie od procesu uczenia się czterech osób, które otrzymują zadanie nauczyć się przejechać samochodem jako kierowca z, powiedzmy, Alei Jerozolimskich do outletu w Warszawie. Jakiś chyba jest, tak? Powiedzmy, że chcemy kogoś nauczyć, żeby przejechał trasę. I mamy cztery różne sposoby uczenia, w tym samym czasie dokładnie. Pierwszy sposób to jest, wsadzamy tą osobę za kierownicą, a obok na miejscu pasażera siedzi nawigator. Osoba, która instruuje tą osobę, jak prowadzić auto, w którą stronę skręcić, kiedy jechać prosto, jak długo jechać prosto. Ta osoba też wymienia nazwy ulic, także z jednej strony kieruje ją bezpośrednio wydając polecenia, a z drugiej strony ta osoba sama doświadcza prowadzenia pojazdu, trzymając po prostu kierownicę i prowadząc, odczuwając szybkość nie tylko jako osoba siedząca, ale też osoba będąca w kontroli wehikułu, tak? Druga osoba to jest osoba, która będzie, zamienimy jej miejscami, tak? Nawigator będzie kierowcą, natomiast osoba, która ma się nauczyć, będzie pasażerem z przodu. Czyli będzie tak samo widziała trasę faktycznie, jak ona przebiega, ale nie będzie jej kontrolować tak jak kierowca. Trzecia osoba to jest osoba, którą pozbawimy i tego doświadczenia. To będzie osoba, która tylko będzie widzieć mapę. To może być nawet interaktywna mapa. Będzie widzieć na mapie w przestrzeni dwuwymiarowej, geometrycznie tak, że jedziemy ileś tam metrów, na przykład obserwować może powiedzmy nawigację GPS, tak? Jedziemy tam teraz 100 metrów do przodu, skręcamy w lewo, potem w prawo, etc. I wreszcie weźmy sobie czwartą osobę, która nawet tego nie będzie widzieć, a jedynie będzie słuchać komend GPS-u, czyli słyszy, będzie słyszeć za 400 metrów na najbliższym skrzyżowaniu skręć w lewo, a potem 500 metrów prosto, a potem za 200 metrów skręć w lewo i tylko i wyłącznie tego. To doświadczenie zajmuje dokładnie tyle samo czasu, pochłania podobną ilość zasobów, a wywołuje zupełnie inne efekty, diametralnie inne efekty. Oczywiście, jak trudno się domyślić, najlepszy efekt edukacyjny odniesiemy w przypadku pierwszej osoby. Trochę gorszy drugiej, jeszcze gorszy trzeciej, jeszcze gorszy czwartej. Oczywiście zakładając, że no nie mamy do czynienia na przykład w przypadku czwartym z osobą jakąś fotograficzną pamięcią, która jest znacznie bardziej wybitna. Zakładamy, że te osoby mniej więcej mają podobne zdolności kognitywne, podobne umiejętności, podobny wiek. Bez problemu możemy stwierdzić, że w większości przypadków sukces odniesiemy przede wszystkim w pierwszej metodzie, w drugiej słabszy, w trzeciej jeszcze słabszy, w czwartej jeszcze słabszy. Dlaczego? Zanim się zastanowimy dlaczego, weźmy sobie jeszcze inny przykład. Naukę zdania. Weźmy sobie zdanie, gruszka leży na skraju stołu. Mogłem wymyślić ekonomiczne przykłady, ale tak sobie pomyślałem, że gruszka to taka urocza rzecz, więc będzie łatwiej zapamiętać. Gdy powiem Wam, nauczcie się zdania, gruszka leży na skraju stołu, nawet nie muszę tego mówić, to zdanie już z Wami zostanie na cały dzień, jutro, pojutrze, tydzień, dwa tygodnie, no tam zacznie się trochę to zacierać, tak, w zależności od tego, czy będziecie chcieli to pamiętać, czy nie. Ale to jest zdanie, które bardzo łatwo nam utkwi w głowie, prawda? Jeśli natomiast powiem to zdanie, gruszka leży na okraju stołu, zakładając, że nie jesteście osobami, które znają język czeski, to zdanie będzie trochę trudniej zapamiętać. Trudniej, dlatego że no to nie jest oczywiście, no,
znowu zakładając, że nie znamy języka czeskiego, to jest język, którego nie znamy, ale no, jak się trochę wysilimy, to to zdanie zapamiętamy, ale będziemy je pamiętać krócej niż sformułowanie gruszka leży na skraju stołu. Idźmy dalej. Jak powiem la pera es a la taula, co to znaczy? Tak jest, bardzo dobrze, uczymy się. A w jaki to jest języku? Kataloński. Blisko w sumie. Ale nie wiem, co katalończycy na ten temat mają do powiedzenia. To jest zdanie, oczywiście, jak ktoś zna ten język, to zapamięta je no, nawet tak samo dobrze, jak gruszka leży na skraju stołu. Jeśli ktoś nie zna języka katalońskiego, to będzie trochę gorzej niż w przypadku języka czeskiego. Jak idziemy dalej, to jest jaki język? Chiński, świetnie. A ten? O, świetnie. Ale ten to nikt nie wie. Amharski. Etiopia. Okej. Okay. Każde z tych zdań niesie ze sobą dokładnie ten sam przekaz. Informuje nas o tym, że w jakiejś przestrzeni stołowej znajduje się jakiś owoc. Zajmują podobną przestrzeń. Niektóre nawet zajmują mniejszą przestrzeń niż to pierwotne zdanie, którego nam jest się najłatwiej nauczyć. Pytanie dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że to zdanie w naszym języku ojczystym polskim, zakładam, że wszyscy znają język polski, więc tego to nas dotyczy, tak? W tym języku to zdanie nam rezonuje z mnóstwem innych elementów, które już mamy w swojej głowie. Rezonans sformułowania gruszka leży na skraju stołu z innymi rzeczami w naszej głowie. I dlatego bardzo łatwo jest nam to zdanie zapamiętać, bo wiemy, co to jest gruszka, wiemy, jak wygląda, kojarzymy to, wiemy, co to znaczy leżeć, co to znaczy być skrajem stołu, czyli co to jest stół i co to jest jego skraj. W języku czeskim jest trochę gorzej, dlatego że to nie są identyczne słowa, ale one też rezonują. Gruszka rezonuje z gruszką, leży, rezonuje z leży, tak? I ona okraj stolu rezonuje z okrajem stołu. W przypadku języka katalońskiego, jeśli go nie znamy, jeśli się go nie uczyliśmy, albo języka hiszpańskiego, to rezonowanie jest dużo słabsze. Musimy wyłożyć dużo większy wysiłek w to, żeby tego zdania się nauczyć. To nie jest tak trudne jak kolejne rzeczy, dlatego że stosujemy ten sam alfabet. No a do tego zgłoski i sylaby mają również podobną melodię i rytmikę. Tak? Jest la, pe, ra, esta. To są takie sylaby, którymi my się posługujemy, więc nie jest nam to aż tak trudno zapamiętać. Ale jak się nauczymy tego zdania, to z pewnością zapomnimy je szybciej niż zdanie pierwotne. Gruszka leży na okraju stołu. Przechodząc do przykładu ekonomicznego, a w zasadzie jeszcze nie do przykładu ekonomicznego, możemy się zastanowić, czym jest proces uczenia się. I bardzo często mówi się o tym, że proces uczenia się to jest coś takiego jak download, tak? Ściąganie danych. I oczywiście to jest jakaś metafora, którą ludzie się lubią posługiwać. O, ściągam coś do swojej głowy, tak? Kopiuję coś do swojej głowy. Trudno winić ludzi za to, że żyjemy w takich czasach, za kilkaset lat nasi następcy będą się z nas śmiali, że używaliśmy takiego porównania, tak samo jak teraz. My się śmiejemy z tych, którzy porównywali ciało człowieka do jakichś brył prostych, które wzajemnie na siebie oddziaływują, albo jakichś fal elektromagnetycznych. Wtedy, kiedy dominujące w nauce było właśnie skupianie się na elektromagnetyce, czy na fizyce ciał stałych, poruszających się dużo. Teraz, prawda, komputery są w modzie, uczenie się pojawiało, to mówimy, że wiedza jest procesem ściągania. W rzeczywistości wiedza nie jest procesem ściągania, jak widzimy na przykładzie tym, dlatego że ilość bitów jest w sumie bardzo podobna w każdym z tych przypadków. A jednak proces ściągania, downloadu do naszej głowy jest dużo dłuższy, dużo bardziej kosztowny, dużo bardziej rozciągnięty w czasie. Im przy tej drabince się bardziej zbliżamy do języka amharskiego. Tak więc nie możemy, to jest metafora, nie można się na różne sposoby posługiwać, ale może być zgubne mówienie o tym, że wiedzę się ściąga, tak? Bo to prowadzi też do zaburzenia procesu edukacyjnego, jeśli rzeczywiście w to wierzymy, bo mówimy, studenci, uczniowie siedzą na sali i oni ściągają wiedzę z ust wykładowcy albo z tablicy, ściągają ją, kopiują, albo czytają książkę i kopiują tą wiedzę do swojej głowy. Dlaczego to jest ryzykowne nazywanie procesu uczenia w ten sposób? No bo oczywiście to oznacza, że uczymy się tak naprawdę na pamięć pewnego ciągu znaków, tak? Po prostu tak jak tego ostatniego zdania moglibyśmy się nauczyć się dokładnie rysować, ale nie poznajemy, nie, rzeczywiście się nie edukujemy. Dlatego dużo bardziej trafne jest mówienie o tym, że proces edukacji jest przecieraniem szlaków.
jest przecieraniem szlaków za pomocą naszych synaps. I im częściej przecieramy te szlaki i im bardziej te szlaki na siebie nachodzą, tym łatwiej jest nam zapamiętywać pewne rzeczy. Co widać bardzo dobrze i na przykładzie z jednej strony tego zdania, o którym mówiłem, gruszka leży na skraju stołu, dlatego że on rezonuje z wieloma innymi elementami, jak i na przykładzie kierowania samochodu, gdzie kierowca, który prawda, bezpośrednio siedzi w samochodzie, ma wszystkie bodźce dostępne, które rezonują z tym, co on już wie, z jego doświadczeniami. To jest budynek takiej długości, takiego koloru, przejechałem mniej więcej 100 metrów, tutaj był park, tutaj była szkoła, jednocześnie ta osoba mi mówiła nazwę ulicy, mówiła, kiedy mam skręcić, mam całą masę, bazę, która pozwala mi na rezonowanie doświadczenia z działaniem, z przekazem. Tak samo przy tym zdaniu gruszka leży na skraju stołu, po prostu to się łączy z tyloma elementami w naszej głowie, że jest nam łatwo iść tym szlakiem. W momencie, kiedy wchodzimy w kompletny las i musimy, lex Szyszko, usuwać trochę drzew, żeby sobie wytoczyć szlaki, to oczywiście im więcej tego musimy robić, im to mniej rezonuje z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, tym jest to trudniejsze, dlatego proces uczenia jest tym efektywniejszy, im bardziej rezonuje. Krótko mówiąc, możemy użyć takich terminów, że zaimportowałem trochę z języka obcego. Repetycja i asocjacja jest kluczem do właściwej edukacji. Repetycja, czyli po prostu powtarzanie. Jak jakąś czynność wysponujemy dostatecznie już razy, to stajemy się w niej lepsi. Są te metody tak 10 tysięcy godzin, po prostu coś trzeba wykonywać, stajemy się lepsi, obojętnie czy to jest nauczanie siebie i innych, czy to jest ćwiczenie na siłowni, wszystko jedno. Ale z drugiej strony bardzo ważnym elementem, który sprawia, że repetycja staje się jakościowo znacząca, jest asocjacja, to znaczy kojarzenie przekazu, słów, symboli, rzeczy, z takimi elementami, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, bądź posługiwanie się rzeczami, symbolami bezpośrednio, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, wtedy proces edukacji staje się dużo bardziej solidny, dużo bardziej fundamentalny, dużo lepiej rozumiemy zachodzące procesy i także dużo dłużej z nami zostają. Przechodząc do przykładu ekonomicznego. Weźmy sobie teorię konsumenta. To też taki przykład właśnie, pisząc ten wstęp do książki, który jeszcze zaraz powiem. Dwa słowa. Teoria konsumenta, w największym skrócie to jest opis na zajęciach z mikroekonomii, jak konsumenci podejmują decyzje, albo co to znaczy, może tak, co to znaczy, że konsumenci podejmują decyzje. I można te decyzje opisać tak. Mapy użyteczności równoważą się z liniami budżetowymi w sposób optymalizujący stosunki krańcowych stóp substytucji do cen relatywnych. Jak ktoś miał zajęcia z mikroekonomii, i je dobrze zdał, no to wie, o czym mówię. Jak ktoś nie miał styczności, no to oczywiście się będzie męczyć, dlatego że to jest cała seria terminów, które nie rezonują. Nie mamy asocjacji tych terminów z naszymi innymi doświadczeniami, tak jak mówię, chyba że jesteśmy już wyszkoleni w tej dyscyplinie. Mapy użyteczności, równoważenie z liniami budżetowymi, linie budżetowe, krańcowe stopy substytucji, optymalizacja ich do cen relatywnych, o co chodzi? A można to sformułować inaczej. W każdej chwili konsument ma do czynienia z istniejącymi uprzednio cenami pieniężnymi różnych dóbr konsumpcyjnych na rynku. W oparciu o swoją skalę użyteczności szereguje różne jednostki dóbr pieniędzy, a ich pozycje determinują, ile pieniędzy wyda on na każde z tych dóbr. Tutaj tylko chcę podkreślić, że te zdania nie oddają dokładnie tego samego. One oddają trochę inne rzeczy. Ta treść się od siebie różni. Są pewne też niuanse teoretyczne, różnice jakościowe między nimi. Bardziej to, co tutaj przytoczyłem, ma posłużyć jako przykład tego, jak można edukować na temat podobnej rzeczy, czyli decyzji konsumenta. Cytat drugi pochodzi z książki właśnie Maria Rothbarda, Ekonomia wolnego rynku, do której studiowania bardzo, bardzo zachęcam zarówno osoby, które jeszcze nie uczyły się ekonomii albo słabo znają ekonomię, jak i osoby, które również bardzo dobrze znają ekonomię, dlatego że to rozwija również edukatorów, nauczycieli, takich ludzi, którzy mają w pełni opanowany materiał. Właśnie dlatego, że Rothbard jest w zasadzie najlepszy w tej branży, jeśli chodzi o tłumaczenie, ja nie mówię, że on zawsze ma rację, ale jeśli chodzi o tłumaczenie zawiłych terminów, to w zasadzie nie ma sobie równych, tak? Nawet swoich nauczycieli pod tym względem przebija. Tak więc namnożenie terminów w nauczaniu na temat jakiegoś procesu albo nauczaniu na temat jakiegoś zjawiska powoduje, że oddalamy się od tej asocjacji, od tego, co sprawia, że trudno nam jest rezonować to, co widzimy, to, czego się uczymy, to, o czym czytamy, rzeczywiście z doświadczeniami bezpośrednio naszymi w ogóle.
Czy to oznacza, że terminologia jest zła? No zaraz oczywiście można by się powiedzieć, chwila, to w takim razie terminologia to jest przeszkoda. To jest coś, czego powinniśmy się pozbyć, to jest coś, co zawadza. Nie, w żadnym wypadku. Trudne techniczne terminy, cała terminologia we wszystkich dyscyplinach, gdyby one były zbędne i niepotrzebne, by się ich pozbyto, by ich nie używano. A tych, którzy używali i tych, którzy używają, by uważano by za sitchów edukacji, procesu edukacyjnego i naukowego. Po prostu by ich wyrugowano w całości. Nie, terminologia jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że poszczególne terminy, którymi się posługujemy, to są pewne symbole wyrażające naszą zakumulowaną wiedzę. One coś nam mówią. Kiedy na przykład rozmawiamy o poruszaniu się ciał, albo w ogóle zjawiskach fizycznych we wszechświecie i mówimy energia na przykład, takie pojęcie energia, to ono jest bardzo pożyteczne. Ono jest bardzo ważne w momencie, kiedy ktoś zajmuje się badaniami naukowymi o kosmosie i używa terminu energia, to od razu odwołuje się jednym słowem do całego bagażu teoretycznego, do wszystkich osiągnięć naukowych związanych z procesami energetycznymi, które są badane w fizyce w zasadzie od jej początku. Więc stosowanie terminów jest absolutnie kluczowe. Ale chociaż jest absolutnie kluczowe do rozwijania dyscypliny, do wejścia na poziom średnio zaawansowany i dalej, na bardziej zaawansowany poziom i na dalsze rozwijanie wiedzy tak, aby zdobywać i poznawać rzeczy o świecie, których jeszcze nie wiemy, to jest do zastosowania w tym miejscu. Natomiast gdy zejdziemy niżej do procesu edukacyjnego, to terminy mogą się stawać barierą w procesie edukacyjnym. Dobra edukacja odcedza od tych elementów trudnych, od tej terminologii, która komplikuje przekaz. Często się przy rozmawianiu, omawianiu kwestii edukacyjnych mówi o technice Feynmana. Richard Feynman, wybitny fizyk, jeden z wybitniejszych dwudziestowiecznych fizyków. Mistrz edukacji, stosowania różnych metafor, redukowania pojęć do możliwie najprostszych słów, najprostszych terminów, tak, żeby je zakomunikować do inteligentnego laika, albo nawet mniej inteligentnego laika, tak, żeby to wytłumaczyć w sposób w miarę zrozumiały, nawet jeśli to jest intuicyjne rozumienie. I przykład z energią, który tutaj przytoczyłem, jest też bezpośrednio z Feynmana, bo Feynman kiedyś przeglądał jakiś podręcznik czy materiały edukacyjne i bardzo obiecująco się zaczynały, bo mówił, o, tu widzimy słonia, co sprawia, że słoń się porusza. Tu widzimy człowieka, co sprawia, że człowiek się porusza. Tu widzimy samochód, co sprawia, że samochód się porusza. I Feynman sobie myśli, o, teraz będziemy mieli opisany proces, rzeczywiście, co zachodzi, co sprawia, że te ciała się poruszają. No ale oczywiście Feynman był zawiedziony, bo chwilę później dostaje odpowiedź, energia. Energia porusza. I koniec tematu. Co w gruncie rzeczy oznacza, że gdy przyjdziemy i będziemy chcieli wytłumaczyć jakiemuś dziecku, dlaczego tak naprawdę słoń się porusza? Dlaczego samochód się porusza? Odpowiemy energia, to dziecko wzruszy ramionami. Równie dobrze możemy powiedzieć, że robi to Pan Bóg. I będzie to tak samo dobre wyjaśnienie dla małego dziecka, jak stwierdzenie, że robi tę energię. Oczywiście nie dla fizyka, który wie, co ten termin oznacza. Dlaczego działa zegarek mechaniczny? Jak działa zegarek mechaniczny? No mamy napęd, który jakoś tam przez przekładnię chodu przerzuca energię do regulatora, przy czym wychwyt pilnuje, żeby tempo było tego zjawiska odpowiednie. To jest też sformułowanie, może ktoś się zna na zegarkach, powie, że coś źle powiedziałem być może, ale to jest też stosowanie terminów, które niczego dziecku nie wyjaśnią. Tak, do dziecka trzeba przyjść, czy osoby, która w ogóle, nawet dorosłej osoby, tak, która nie zna tych terminów, trzeba przyjść i powiedzieć. W środku zegarka jest taka sprężyna, taka rzecz sprężynująca, wiele jest elementów sprężynujących w rzeczywistości, które w głowie mamy, tak? Wiemy, co to jest sprężyna. My tę sprężynę tak zginamy i potem puszczamy i ona się odgina. Tylko, że ona nie odgina się od razu, bo mamy w środku takie zapadki specjalne, które powodują, że ona się odgina powoli, co sekundę. I przez to porusza wskazówkę co sekundę, co sprawia, że zegarek mechaniczny działa. To jest wyjaśnienie, które dużo więcej powie osobie, która nie zna tych terminów, którymi przed chwilą się posłużyłem. Tak? I ta technika Feynmana edukacyjna, coś co nazywamy techniką Feynmana, ma na celu upraszczanie opisu badanych zjawisk w taki sposób, żeby się pozbyć trudnej terminologii i skupić się na procesach, które rezonują, takie, które możemy postrzegać jakoś. Możemy połączyć, możemy mieć asocjacje tych terminów z naszymi innymi doświadczeniami, jak z tą sprężyną. Tak? Czy też pojęcie właśnie hamulec dużo więcej mówi niż wychwyt na przykład. Tak? Dlatego, że łączy się z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami i łączy się z terminami, którymi się posługujemy. Więc gdy wytacza ktoś ścieżki,
u siebie w głowie, a nie downloaduje, tylko wytacza ścieżki na swoich synapsach, to powoduje, że na dużo dłużej to z nami zostaje. To także rozwija umysł, tak jak powiedziałem na początku, sprawia, że później zostaniemy Alzheimera, jeśli jesteśmy w grupie ryzyka. Co dalej? Taki proces edukowania, zastanawiania się pozwala też na mnożenie pytań dlaczego. Bo oczywiście jak mamy terminy stosowane, to możemy wpaść w takie trochę błędne koło, kiedy posługujemy się tylko i wyłącznie terminologią. A jak zaczynamy zadawać pytania dlaczego, w tym momencie możemy procesy poznać jeszcze szerzej i też je ukontekstowić. Co mam na myśli? W literaturze dotyczącej zarządzania za sprawą Toyoty, Toyota w ogóle pan jako organizacja ma jeden z najwybitniejszych osiągnięć dla teorii zarządzania. Większość rzeczy, które wymyśliła, to są oczywiście przydatne. Przydatne sprawy, o których się naucza na uczelni. Toyota wymyśliła taką metodę 5 whys, 5 dlaczego. Zaczynamy zadawać pytania dlaczego i nie zatrzymujemy się na odpowiedzi tylko pierwszej, tylko zadajemy kolejne pytania. Po to, żeby poznać szerszy kontekst, żeby się więcej dowiedzieć, żeby rozpoznać granice naszego poznania i rozpoznać też inne dyscypliny, o które się zaczyna ocierać ta konkretna, którą się zajmujemy. Na przykład, dlaczego firmy bankrutują? Zadajemy pytanie. Możemy odpowiedzieć, ponoszą straty. Okej, firmy ponoszą straty, ale czy to jest odpowiedź? No, to jest w zasadzie, no, można powiedzieć, że trochę to jest odpowiedź, ale bliżej jest do poruszania się wokół terminologii. Mało tego, jak zadamy kolejne pytanie, dlaczego ponoszą straty? Czy dlaczego poniosły na przykład konkretne firmy? No, poniosły straty, bo przychody były mniejsze niż koszty. No, to jest już ewidentny zabieg terminologiczny, więc można mnożyć pytania dalej. Dlaczego przychody okazały się mniejsze niż koszty? Dlatego, że założono, że przychody w ostatnim okresie będą takie same jak w poprzednim, jeszcze wcześniejszym, poprzedzającym okresie. Aha, czyli założono ekstrapolację. Tak, założono, że doświadczenia, które były z przeszłości, powtórzą się w przyszłości. Tak. A dlaczego tak się nie dzieje? A nie dzieje się tak, bo w rzeczywistości jest niepewność i decyzje konsumentów nie są łatwo powtarzalne. Nie jest tak, że decyzje konsumentów z przeszłości warunkują sukces w przyszłości. I za pomocą zadawania takich pytań dlaczego, po pierwsze uwalniamy się od zbędnej terminologii, a po drugie poznajemy rzeczywiście proces. Chociaż pytania typu dlaczego to są jedne z najtrudniejszych pytań w gruncie rzeczy, jakie można zadać. Dlatego, że pytanie dlaczego zakłada, że jesteśmy w stanie idealnie, analitycznie rozebrać poszczególne procesy, co nie zawsze musi mieć miejsce, zwłaszcza gdy mówimy o historii i o działaniach człowieka. Ale niezależnie od tego pytania, dlaczego otwierają nam furtkę do poszerzania naszej wiedzy, właśnie dlatego, że pozwalają na odcedzenie od poszczególnych terminów, wyrywanie się od nich, a także wprowadzenie większej ilości elementów asocjacyjnych, powiązania tego, co mówimy, rzeczywiście z naszymi jakimiś innymi doświadczeniami. Także mamy wartość dodaną ponad operowanie terminami. No i z drugiej strony gruntowne poznawanie procesów i mnożenie asocjacji. To sprawia, że zapamiętujemy więcej, ale oprócz tego nasz umysł się rozwija, co w konsekwencji oznacza, że w przyszłości możemy zapamiętać więcej i więcej zrozumieć. Ale to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo za tą metodą kryją się, czy z tą metodą kryją się niebezpieczeństwa pewne. Pozbywanie się trudnych terminów jest dobre dla procesu myślenia. Zresztą mnożenie tych terminów może zabijać proces myślenia. Jest taka książka, jak ktoś jest zainteresowany i lubi czerpać trochę radości z uczenia się o naukach społecznych, to jest taka książka Czarnoksięstwo w naukach społecznych Stanisława Andreskiego, bardzo polecam, w której właśnie Andreski dokonuje dekonstrukcji trudnych terminów, którymi posługują się niektórzy socjologowie czy filozofowie. I dekonstruując je, odkrywa, że w sumie jak się pozbędzie tych trudnych terminów, to się zbliża niebezpiecznie do czegoś na kształt bełkotu. Także bardzo, bardzo zachęcam. Ale uproszczenie, odcedzenie od tych trudnych terminów nie oznacza, że właśnie nie ma innych niebezpieczeństw, mianowicie takich, że nasz umysł też uśnie. Rozum lubi spać bardzo często. Większość naszej doby rozum w sumie śpi, tak naprawdę nie jest na wysokich obrotach. Więc rozum lubi spać i tak samo jest, kiedy posługujemy się również terminami łatwymi. Tak, to mamy prosty przykład.
To jest Marta. I tak się składa, że ona waży tyle co kaczka. Co oczywiście ma pewne konsekwencje, bo jeżeli ona waży tyle co kaczka, to znaczy, że unosi się na wodzie. Bo kaczki się unoszą na wodzie, więc ona też się unosi na wodzie. Jeśli się unosi na wodzie, to znaczy, że jest zrobiona z drewna, bo drewno też się unosi na wodzie. Jeśli jest zrobiona z drewna, to jest łatwopalna, bo przecież drewno się pali. A jeżeli jest łatwopalna, to znaczy, że jest czarownicą. Tak jest. Tak. W związku z tym wystarczy ją zważyć, jeśli waży tyle co kaczka, to jest czarownicą. Nie możemy ją spalić na stosie, bo czarownica się pali na stosie. Co po niektórzy, mam nadzieję, chociaż po reakcjach oceniam, że chyba mniejszość, wiedzą, że to jest dowcip z filmu Monty Python i Święty Graal. Dokładnie taki, przedstawiający karykaturę logicznego rozumowania. Właśnie na tej zasadzie. Zważmy ją, jak waży tyle co kaczka, to znaczy, że prawda, jest zrobiona z drewna, bo unosi się na wodzie, więc można ją spalić i wtedy na pewno jest czarownicą, bo wtedy nie ma jak się obronić. Więc to dobrze pokazuje, jak posługiwanie się prostymi terminami nie gwarantuje, że rozum nam nie uśnie. Rozum może nam cały czas usnąć, dlatego że człowiek nie jest maszyną kalkulującą i tak samo, kiedy zaczyna rozumować, nie jest maszyną kalkulującą. Człowiek jest osobą z krwi i kości, która ma swoje emocje, która ma swoje też skojarzenia, które niekoniecznie mogą być ścisłe. Żeby nie szukać daleko w świecie, w którego mieliśmy być blisko, ale przeniesiono, zdaje się, tutaj spotkanie, tak? W świecie polityki, w retoryce bardzo często funkcjonuje rzucanie terminów, przywiązywanie ich do siebie w taki sposób, że ludzie łączą je na zawsze i nie są w stanie sobie wyobrazić tego, że one mogą być od siebie osobne. Państwo zajmuje się dostarczaniem pieniędzy, systemu edukacyjnego, produkuje prawo, służby zdrowia. To jest nieodłącznie ze sobą związane. Jak to? To miałoby istnieć niezależnie od tego, jak ktoś chce redukować tą sferę działalności, to chce się pozbywać w całości tej działalności. To znaczy, to jest wróg człowieka, wróg ludzkości. Nie chce mieć ludzi wyedukowanych, zdrowych, mających pieniądz o wysokiej sile nabywczej. Tak? Ale cała sfera polityczna funkcjonuje właśnie w oparciu o tworzenie takich właśnie mniej więcej rozumowań. Jest, prawda, waży tyle co kaczka, więc jest zrobiona z drewna, więc spłonie na stosie. Oczywiście nie chcę twierdzić, że to jest tylko i wyłącznie problem jakiejś jednej doktryny politycznej, bo generalnie rozum lubi spać często i to dotyczy wszystkich osób, tak? Dlatego trzeba się pilnować i bacznie obserwować, co się robi, co się mówi. Właśnie między innymi dlatego, że tu też rozum może usnąć, nawet jak nie stosujemy trudnych terminów. Tak więc, dobra edukacja ekonomiczna to jest taka edukacja, która zachowuje balans między usuwaniem terminów a zgubieniem zależności, tej uniwersalnej zależności, bo zależności, o których mówimy, muszą być uniwersalne, powtarzalne, rozpoznawalne, tak żebyśmy mogli je rzeczywiście kojarzyć i sprawdzać nieustannie. W tym przykładzie z kaczką, łatwopalnością i stosem oczywiście jest tam pełno ad hoc non sequitur, po prostu z czapy wyciągniętych rzeczy, założeń w stylu kwadrat, każdy prostokąt jest kwadratem, etc. Tak? Więc jest cała seria błędów. Ale ona jak najbardziej jest możliwa do popełnienia, bo przeprowadzamy rozumowanie, a tak naprawdę to nie było rozumowanie. To wydawało nam się, że to jest rozumowanie, bo byliśmy akurat w tym wypadku zdominowani przez emocje, które nas pchały do tego, że trzeba w końcu ją spalić, bo to na pewno jest czarownica, tak? Oczywiście nawiązuje do filmu. Druga sprawa, metoda downloadu musi być zastąpiona przez wytyczanie ścieżek, czyli w procesie edukacyjnym, obojętnie, czy będziecie uczyć swoje dzieci, czy cudze. W procesie edukacyjnym jest właśnie ważne, żeby łączyć przy wytaczaniu ścieżek, łączyć się z poprzednimi, żeby one na siebie jak najbardziej nachodziły. Bo to pozwala się bardziej rozwijać i pozwala wiedzy pozostać dłużej w naszej głowie, niż w sytuacji, w której po prostu pasywnie się uczymy jakiegoś ciągu symbolów. Tak więc zamiast metody downloadu, metoda wytyczania. Zresztą jeden z problemów, tutaj sobie pozwolę na małą uwagę, dotyczącą podręczników do przedsiębiorczości do szkoły. Może nawet to można by było trochę zastosować do jednego konspektu naszego, krytycznie podchodząc. Podręczniki do przedsiębiorczości, które obecnie mamy na rynku, one nie są złe, one mają bardzo dużo informacji, ale ja bym powiedział, że mają za dużo informacji. Że bardzo wiele z rozdziałów, które się czyta w tych podręcznikach, one są jak leksykony. Z
zarzucają ucznia terminami. Po prostu naucz się tego terminu, tego terminu, tego terminu, tego terminu, tego terminu. I w zasadzie uczniowie nie operują tymi terminami jak narzędziami, nie uczą się tego. Przecież, żeby operować nimi jak narzędziami, trzeba bezpośrednio się nimi posługiwać, tak? Mieć ten element asocjacji, którego nie ma w momencie, gdy zdominujemy kogoś za pomocą leksykonu i narzucamy jak najwięcej terminów, które potem będziemy definiować przez inne terminy, będziemy wymagać tylko i wyłącznie definiowania. Także to jest jeden taki problem, który mam, który być może nawet nie tylko do książek z przedsiębiorczości by się stosował, ale może na przykład do biologii. Może to już wina bardziej procesu. Się uczy uczniów, a tak naprawdę esencji fotosyntezy potem nie potrafię powiedzieć, tylko się nauczą, że są te ciałka jakieś tam, blaszki jakieś tam, czy jakieś tam nazywa. I wreszcie ostatnia rzecz, bardzo ważna, o której chcę powiedzieć, trochę nawiązując do projektu LEM. Nauczanie uczy również nauczyciela. Nauczyciele, wolontariusze w tych projektach LEM-u są nie tylko, brzydko powiem, czynnikiem produkcji, są również konsumentem tego projektu. Bo to jest projekt, który jest również inwestycją w osobę go przeprowadzającą. Nawet jak się popełnia błędy. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Wszyscy popełniają błędy. Trzeba tylko umieć z nich wyciągać wnioski. I proces nauczania, właśnie za pomocą takiej trochę techniki Feynmana, a więc próby wyjaśnienia zjawisk za pomocą prostych słów, takich, które rezonują, które można jakoś sobie połączyć z innymi terminami w głowie, ten proces uczenia uczy jednocześnie tego, który naucza. I nawet jak na przykład ktoś nie chce zostać nauczycielem ekonomii, albo w ogóle nie chce zostać nauczycielem, to takie ćwiczenie jest bardzo ważne dla własnego rozwoju. Bo to jest umiejętność, która się przydaje wszędzie. Absolutnie wszędzie. W każdym elemencie życia praktycznie. Jak ktoś będzie, nie wiem, astronomem, samotnikiem, tylko patrzącym na niego. To jest rzecz bardzo przydatna, dlatego że ona rozwija samego nauczyciela. Zresztą ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dydaktyka na przykład, bo to się tak czasami wydaje dla nauczycieli akademickich, że dydaktyka tylko przeszkadza w prowadzeniu badań naukowych. Bo lepiej byłoby robić badania naukowe, a dydaktyka tak odciąga tylko uwagę niepotrzebnie. Ale na przykład z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dydaktyka, zajęcia ze studentami są jak najbardziej przydatne. Przygotowania do zajęć, może tak. Przygotowania do zajęć ze studentami są jak najbardziej przydatne do tego, żeby... Z zajęciami różnie bywa. Ale przygotowania do zajęć ze studentami są jak najbardziej przydatne do tego, żeby samemu sobie usystematyzować wiedzę, uporządkować ją i też zauważyć nowe pewne problemy, których wcześniej nie zauważaliśmy, nad którymi chcemy następnie popracować, żeby właśnie rozszerzać wiedzę. Także o tym warto myślę też pamiętać, że nauczanie tak jak jest ważne dla ucznia, tak i również jest bardzo, bardzo istotne dla samego nauczyciela. Nawet podchodząc właśnie trochę do mówimy o ilość jest oczywiście jak najbardziej ważna, ale myślę, że za parę lat, nawet jeśli dużo osób nie zostaje w tych projektach, tylko to przez rok nauczają, przez dwa lata i znikają potem, to jest bardzo ważne. To są też w pewnym sensie absolwenci projektów, którzy swoje wynieśli i którym się to na pewno w życiu przyda. Także wydaje mi się, że czasami może być nawet tak, że głównymi beneficjentami stają się ci, którzy nauczali i kilka osób z klasy, bo też nie można się nastawiać, że cała klasa od razu w całości w 100% skorzysta. Wystarczy parę osób. Ja bym powiedział, że nawet wystarczą dwie, jeden uczeń i ten nauczyciel. To już jest ogromny sukces. Nawet sam nauczyciel to już jest ogromny sukces. Także myślę, że tego projektu nie da się przecenić. On ma tyle korzyści. To tak tylko nawiązując do tego, o czym było przed chwilą. Dziękuję za uwagę.